Czekaj, nie blisko palców. Proszę, Nadia. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla moich dzieci, ponieważ kupiłem im rybki. Jak pamiętacie, ostatnio byliśmy tam przy Żmigrodzie nad takim jeziorem. One cały czas szukały tam rybki przy brzegu, aż w końcu, kiedy ja siedziałem już w przyczepie, one znalazły jakąś zdechłą rybkę, taką spleśniałą, już jakiś grzyb ją brał. One się nią bawiły. I po prostu mi było tak ich szkoda, że muszą się jakimiś spleśniałymi rybami bawić, więc postanowiłem im kupić po prostu taką kulę i rybki. Więc kupiłem welony i teraz właśnie pójdę im je wręczyć. Dobra, ale zaraz będzie taki pisk i kwik i radość, że nie powiem wam, ile co kosztowało. Kula kosztowała 32 zł, jeden welon 8 zł, to 9 zł, taka roślinka sztuczna. Żwirek kosztował 4 zł, a pokarm kosztował, ile? Już patrzę na paragon, 3 zł. Także na wszystko wydałem 64 zł i 8, bo pojechałem jeszcze raz po rybkę, więc 72 zł wszystko kosztowało. Dobra, idziemy do domu. Ding dong. Kto ma klucze? No mam w samochodzie, zaraz przyjdę. Kasia ma klucze. Proszę bardzo, ale poczekajcie, poczekajcie. Żeby się nie zbiło. Daj mi tata. No trzymaj, idźcie tam na ławę. Kupiłem wam złote rybki, tylko tak ostrożnie, nie? Każdy ma... No, bo jedna jest Szymusia, a jedną dokupiłem. Także zaraz wlewamy wodę, musimy wypłukać żwirek. Mogła pani zapakować w 3 woreczki, nie? Fajne. Kupiłem wodę mineralną. Pani powiedziała w sklepie zoologicznym, że trzeba kupić wodę mineralną. Niegazowaną. Najlepiej. Pokaż. Jaka fajna. Ale, a jaka... Jakie fajne! Daj ją potrzymać, Nadinka. Dobrze, ale za ten sznureczek. O! A wlejemy z tą wodą tu? Tak, wlejemy. To znaczy, nalejemy nowej wody tutaj. Byśkę ma. No, świetna. No, Ania ci da. Szymuś, zaraz wlejemy do akwarium i będziesz miał swoją. Za ten woreczek. Ładne są. Piękne. Jak je nazwiemy? Moja będzie miała na imię Kwiatuszek. Moja Alicja. A twój? Tak. Twoja rybka jak? Moja rybka. Możesz wymyśleć później, Szymuś, nie śpieszy się. Nie. Mamy mnóstwo czasu, żeby wymyślić imię. Mam Wladiusz, Alex. Alex, super. To mamy Alicję, Aleksa i Kwiatuszka. Dobra, idę po żwirek i roślinkę kupiłem i jedzonko mam dla nich jeszcze. A tą roślinę? Dam, idę do auta, zaraz przyniosę. Nie możemy już wlać te ryby. No, za chwilę. Żwirek, jedzonko i roślinka. Proszę, Ania. Ten żwir jest ciężki, uważaj, on chyba z kilogram waży. O, jak. No. Tak jest żwir. Ty przepraszam, idziemy pomożesz, ja się rozbieram. I robimy akwarium. Ania przecina żwirek, ja ci potrzymam. Nadia słusznie zauważyła, że jak się tak patrzy, to wydaje się rybka większa. Większa, nie? A od góry mniejsza. Od góry mniejsza. No. Ania wsypuje żwirek, bo trzeba go wypłukać, żeby nie była woda mętna. Chodźcie, chodźcie. Tutaj pod prysznic i płukamy go. No, moczę się, dobra. Poczekaj, aż Szymuś napełni. Gdybyśmy to wsypali do akwarium, by rybka miała taką mętną wodę. Więc trzeba to kilka razy wypłukać. No, możesz, Szymuś. Opłukaliśmy żwir chyba z 6 razy, ale woda i tak była taka troszeczkę mętna, ale już nie tak bardzo, więc wsypujemy. Może Ania nie cały, bo będzie za dużo, nie? Tak troszeczkę. A gdzie ta roślinka? Nie wiem, tam leży. Otwieramy ją. Dobra, starczy. Ona jest sztuczna. No sztuczna. Ania otworzyła roślinkę. Trzeba ją teraz wkopać do środka, chodźcie. Wkopiemy ją w ten żwir.
Tak. I z drugiej strony przysypiemy. Wezmę trochę garścią. Ania! Ty też, Ania. Ja też. No i super. Ojejku! No, będziemy zaraz zbierać te kamienie. Na środku niech będzie. Trochę będzie wystawać, ale co tam, nie? Lepiej, żeby wystawała, niż byłoby za mało. Wlewamy, ale idę po wodę, bo kupiłem wodę specjalną. Przyniosłem z samochodu wodę marki Oaza z Biedronki. Pani powiedziała, że taka może być. Niegazowana. I wlewamy. Musi być pełno wody. Musi być pełno. No jeszcze jest mętna ta woda, no kurczę. Chyba trzeba z 15 razy pukać ten żwirek. Ale tata. Dobra, wypukamy go później. Ej, ryby lecą! O kurczę, żyją? Żyją, no żyją. Tata, żyją. Okej, okay, myślę, że już. 5 litrów mamy w tym akwarium. Dobra. Dobra. Dajcie nożyczki. Nożyczki są tam. Ale czekaj, Ania, bo to trzeba... Jak widzicie, mamy już wodę, troszeczkę mętna, ale to nic. Ania, przecinaj. Przecinaj. Tutaj, przecinaj. Przecinarko. Nie tu, na dole, bo tutaj... Spadła nam kamera, ale to nic. Jedziemy. Jest. Jeszcze, Ania, odetnij całe najlepiej. Świetnie. I wlewamy rybki. Znaczy, to powinno się dzieci robić tak, że wsadza się cały woreczek i one powinny same wypłynąć. Nie, no wleję. No wlejemy, dobra. Rybki, witajcie w nowym domu. Teraz swoją. Idź z tamtej strony. Proszę. Teraz Nadinka odcina. Roślinka się trochę przechyli. Okej, okay. O, super. Ale musisz, no, tylko tak musisz wsadzić. Oj, leci woda. Raczej się przeleje, nie? No, czekajcie, wsadzimy ją tak delikatnie. Wow, za dużo wody mamy. Dobra, będziemy odciągać. No to ja poczekaj. Jakimś kubeczkiem. Musi samo wypłynąć. Jest, ryby mamy. Teraz pora na jedzenie. Czekajcie, ja wezmę kubek i trochę odlejemy tej wody. No. Dobra, tyle. Karmimy. Kto ma karmę? No, ja. I troszkę. Pani powiedziała, że raz dziennie. Ja nie, też. Są zainteresowane. Chyba są najedzone, wiecie? Ale za dużo pokarmu nasypaliśmy. Zobaczcie, co się dzieje. Się potknęłem. Słuchajcie, dostaliśmy paczkę od Mateusza. Mateusz prowadzi firmę Likocki, likocki.pl i robi klocki dla dzieci. I to są ręcznie robione, znaczy nie wiem, czy ręcznie robione, ale robione przez niego klocki. I Mateusz nas ogląda i wie, że będziemy uczyć dzieci w domu. I nam po prostu zrobił taki fajny prezent i przysłał dzieciom klocki edukacyjne. Zobaczmy, jak one wyglądają. Wow, tu jest instrukcja chyba obsługi. Zobaczcie, jak te klocki wyglądają do liczenia. Będziemy się uczyć liczyć, jakie piękne. Nawias jest nawet. Piątka, nawias drugi. Świetne. Szymuś, otwieraj tą, zobaczymy, co w tej największej jest. To mnie ciekawi, te wzory, zobaczymy instrukcję. Przetestujcie siły swojej wyobraźni i stwórzcie niezliczone kombinacje wzorów przy pomocy likocków. Przyłóż jeden klocek do drugiego i sprawdź, co powstanie. Zobaczcie, można robić takie różne wzory. I co mam w tej drugiej? Też liczby. Znaczy, tu są literki, a tu są cyferki. Więc super, będziemy uczyć się alfabetu i liczenia. Bo zobaczcie, w tej instrukcji jest napisane, co jest na klockach. Mamy takie cyferki i różne znaki. Szymuś rozsypał. Ułożymy coś tutaj. A tutaj co mamy? A, O, B, C. Fajne. Super, uczymy się pisać. Ja napiszę Nadia. Ci szukamy ny. Ja chcę ny. Tu jest ni. O, nawet spacja jest. Tatuś, jeszcze bo
budować wieżę. No dobra, no to buduj wieżę. Nie, jeszcze z tobą. No to ze mną. Mateusz, więc dziękujemy ci. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, bo nawet maila nie napisałeś, że wysyłasz taką wspaniałą paczuszkę z takimi klockami. Tym bardziej jesteśmy zaskoczeni. Także dziękujemy ci bardzo. Będziemy się bawić. Weźmiemy te klocki na naszą podróż do Portugalii i tam też dzieci będą się uczyć liczyć i pisać. Szymuś, jaką ty wieżę ułożyłeś. Zobaczcie. Niesamowita. Dużą. Dobra. Już mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ojejku, ojejku. Fajne. Przyjechałem do biura, bo teraz mam takie zadanie, że muszę mojego Garmina zaktualizować. Już 7 miesięcy nie ma nowych map. Już zauważyłem, że niektóre drogi są po prostu niezaznaczone. Pytaliście, jaki to jest Garmin. To jest Garmin Nuvi 2450. Tak się nazywa. Kiedyś go kupiłem 7 lat temu. I żeby go zaktualizować, trzeba pobrać program Garmin Express. No i oczywiście trzeba go zainstalować na dysku twardym komputera. I teraz uruchom Garmin Express i rozpoczynamy korzystanie. Jak widzicie, podłączyłem Garmina i go włączyłem przyciskiem. I jak widzicie, wykryło. Jest to Nuvi 2450. Klikam dodaj urządzenie. Jak macie już konto, to trzeba tutaj wpisać swój adres, na który się tam zarejestrowaliście. I klikam tutaj instaluj wszystko. Akceptuję. I kontynuuj. I teraz wam powiem, jak to wygląda cenowo. Ja kupiłem aktualizację map za 99 euro. Jest to aktualizacja dożywotnia, czyli mogę sobie co trzy miesiące chyba te poprawki wychodzą, więc co 3 miesiące mogę sobie aktualizować mapy za darmo. Ale druga opcja była taka, że jest aktualizacja jednorazowa za 69 euro, czyli tylko 30 euro taniej. Więc warto dopłacić do 99 i mieć po prostu te aktualizacje do końca życia. Mi się wydaje, że to była najbardziej sensowna opcja dla mnie. Druga rzecz to zobaczcie, ile czasu to zajmuje. Pozostały czas, godzina 29. Półtora godziny trzeba mieć po prostu zarezerwowane, żeby taką aktualizację przeprowadzić, więc nie da się tego zrobić tak szybciutko z minuty na minutę. Więc pamiętajcie o tym, jakbyście chcieli po prostu taką aktualizację sobie zrobić. Aktualizacja zakończona. Jak widzicie, dane są aktualne. Możemy ruszać w Europę. Właśnie nauczyłem Anię rozpalać w piecu. Gdzie to drewno? Szymuś, wrzuciłeś już tu drewno. Ania, pokaż, jak zapalasz zapałkę. Pięknie. Czekaj, ja muszę obrócić to. No. Ania. No, pokaż, Ania, jak rozpalasz. Zamykam. Tylko nie blisko palców. Pięknie. Czemu się byś nie zdmuchłeś? Czekaj, on chce trzymać. Teraz zrobimy. To jest Nadia. A potem ja i... Nadia się trochę boi tych zapałek. Dlaczego się Nadia boisz? Bo nie mogę patrzeć. Nie możesz patrzeć, jak Ania to robi? Boisz się? Nie ufasz jej. Czekaj, nie blisko palców. Proszę, Nadia. Ale Nadia już się nie boi, jak już jest zapalona. Najbardziej się boisz, Nadia, tego wybuchu, tak? Tej siarki. Uwaga, to jest ja! Dobra, dzisiaj mamy w ogóle 20 stopni na dworze, a my po prostu palimy w kominku, dlatego, bo dzieci chciały się nauczyć. Dobra, ostatni raz, a my już kończymy filmik, także trzymajcie się, pa pa! Teraz ostatni film.